dzisiejszym odcinku skupiamy się na dużych, szerokich, męskich marynarkach. Kilka zastosowań, kilka stylizacji, żeby pokazać Wam, że nawet w bardzo dużej marynarce możemy wyglądać dobrze. Jako drobniutkie, malutkie osóbki chciałabym Wam pokazać trzy stylizacje, które będą bazować na dużych, szerokich, męskich marynarkach. Zrobimy stylizację. Będzie trochę pomieszane wszystko ze sobą, tak jak zawsze. Mieszanie różnych stylów, mieszanie różnych dodatków. I mam nadzieję, że wyjdzie z tego coś dobrego. Jakieś dobre stylizacje, które Was zainspirują, jak zawsze. Jak już widzicie po moim pierwszym outficie bazowym, będzie trochę sportowo, ale też będzie elegancko. Bo na tym kanale zawsze jest elegancko. Po sportowych spodniach już widać, że to będzie połączenie sportu i elegancji, casual, lata 90. Miks. To będzie miks. To będzie miks. Takie będą dzisiejsze stylizacje. Mam nadzieję, że coś Wam wpadnie w oko i że te propozycje spodobają Wam się i będziecie chcieli je odtwarzać. Ja dzisiaj będę robiła wszystko, żebyście się przekonali do dużych marynarek i nie bali tej wielkości, tych rozmiarów, bo jak wiecie, że najlepsze marynarki męskie można kupić w second handach i tam zawsze są duże rozmiary. Dlatego, żeby Wam ułatwić sytuację, dzisiaj będę robiła takie stylizacje specjalnie z bardzo dużymi marynarkami, żeby Wam pokazać, przybliżyć, oswoić i może się przekonacie do takich wielkich rozmiarów. Moi drodzy, a teraz szybka zmiana, szybka modyfikacja tej stylizacji do tych sportowych spodni Adidasa. Założyłam golfik czerwony. No i nasza główna baza, nasza główna rzecz w tym dzisiejszym odcinku, czyli bardzo duża, szeroka marynarka męska w takim gołębim, błękitnym kolorze. I tutaj takie trochę przełamanie kolorystyczne. Mamy granat, do tego taki szaro-błękitny, gołębi kolor, czerwień. Bardzo duży rozmiar, naprawdę jest ogromny ten rozmiar. Ale nie boimy się takich wielkich marynarek, nie boimy się tej szerokości, tej objętości, tej formy. Nie ma się co bać. Najważniejsze, żeby to dobrze ze sobą złączyć. Żeby poczuć tą marynarkę, żeby z nią współgrać, żeby nie poddać się jej tak, że o, tak stanę, to oczywiście będę wyglądała fatalnie w takiej marynarce. Ale jeśli zrobię mały myk, to ta marynarka już inaczej ze mną pracuje i inaczej wygląda. Jak już wiecie, ja sobie lubię czasami połączyć różne rzeczy ze sobą, które pozornie do siebie nie pasują, tak jak tutaj. Sportowe spodnie, wysokie buty, czub jeszcze do tego, duża marynarka i golfik czerwony. Taka wersja, no nie dla każdego, to na pewno, ale do odważnych świat należy. I czasami trzeba sobie pozwolić na taką stylizację, spróbować taką stylizację. Ona jest super wygodna, uwierzcie mi, ale w niej czuję się tak wygodnie. Spodnie, one też mają większy rozmiar, tak specjalnie, żeby były takie obszerne. Ja lubię takie formy. Nie wiem, może to też chodzi o to, że ja lubię oversize i zawsze potrafię się dopasować do różnych rozmiarów i jakoś tak moje ciało odnajduje się w większych rozmiarach. Ja tutaj po prostu proponuję jedną z opcji, jak możemy założyć. To jest taka wersja dla osób, które bawią się modą, które lubią inaczej wyglądać. Coś innego, oryginalnego. Taka propozycja numer jeden. Jak już stylizacja taka trochę bardziej oryginalna, inna, to okulary też muszą być troszeczkę bardziej charakterystyczne, pasujące do tego całego outfitu. Tutaj wersja bardzo z lat 90., chyba takie może nawet 2000 początek, bardzo wąziutkie. Jest to Calvin Klein, a trochę taki kosmiczny look nam wychodzi, delikatnie kosmiczny, nie żebyśmy przesadzali, ale baza kolorystyczna jest pochodna, cały outfit. On jednocześnie ma różne kolory, ale one się z sobą łączą, bo mamy tutaj dwa kolory, ale z tej samej rodziny. Granat i ten taki niebieski, szary, niebieski, gołębi kolor. Czerwony golf jako przełamanie, bo jakbym założyła biały t-shirt, to by się tak wszystko zlało. To też by było dobre,
ale ja tutaj chciałam troszeczkę to podkręcić, taki zrobić miks kolorów, ale z taki bazujący na tych spokojniejszych kolorach. I właśnie ta czerwień, żeby tak podbiła, żeby trochę tutaj stworzyła nam czegoś innego. Jak tak teraz patrzę na stylizację, to taka Balenciaga wyszła z tego. Nie chciałam się inspirować, ale nie chcąc czy nie chcąc wyszła inspiracja kolekcjami Balenciagi. Oni też wprowadzają takie stylizacje, takie propozycje duże, wielkie, ogromne, niepasujące do niczego. Ten styl jest gdzieś u mnie 50 na 50. Ja jestem ostrożna w tych też ogromnych formach, bo ja nie chciałabym wyglądać śmiesznie. Chociaż lubię, jak jest trochę inaczej, ale lubię sobie to na swój sposób przekształcić i tak pod siebie zrobić, żeby nie wpasowywać się w jakiś rodzaj stylu, który nie do końca do mnie pasuje i nie do końca mi się też podoba. Druga stylizacja to będzie lekki powrót do przeszłości, ale nie takiej dalekiej, takiej 10 lat temu, kiedy królowały wąskie spodnie, skinny jeans. Tak wszyscy się śmieją, że jak ktoś jest milenialsem, to można szybko rozpoznać, bo milenialsi chodzili w takich wąziutkich spodniach, a teraz jest ta moda na te szerokie, wielkie, męskie, takie skate spodnie. Ja jestem millennials, chociaż teraz jestem w tej fazie też szerokich, jakoś tak lepiej się czuję, ale teraz chcę Wam pokazać drugą stylizację, która będzie bazowała na wąziutkich jeansach. Oczywiście będzie marynarka, ale zobaczymy, jak te spodnie się odnajdą w tej wersji, którą chcę Wam zaproponować. Czuję, że zrobiło się ciasno i wąsko, i spodnie są na mnie za małe, ale jest takie dziwne uczucie ciasnoty, ale muszę przyznać, że bardzo dobrze podkreślają figurę. Już trochę zapomniałam, jak to jest w takich wąskich spodniach się prezentować i czuć. No jest tak, jest dziwnie, ale jakoś to przeżyję do tej stylizacji. Chociaż czuję, że dobrze to wygląda. Jeszcze kozak do tego dopasowany. Biała koszula. Taka propozycja na razie bardzo classy, ale będzie kilka jeszcze rzeczy, które spowodują, że ta stylizacja nie będzie taka grzeczniutka. Taka będzie pół na pół. Kolejna marynarka, kolejna męska marynarka. Obie są zery i taka propozycja w takim kolorze szaro-zielonym, nie wiadomo jaki. Specjalnie wyciągam mocniej koszulę, żeby był ten biały akcent tutaj. I słuchajcie, stylizacja się tworzy. Włosy rozpuszczone. Trochę elegancko, a trochę nieelegancko. Gdzieś tutaj jesteśmy pomiędzy, między damską a męską stylizacją. Ja lubię takie najbardziej. Nie wiem, ja lubię takie połączenia, takie damsko-męskie, dlatego często wybieram męskie koszule, męskie marynarki, męskie akcenty, bo lubię taką nutkę męskości w stylizacjach. Ja uważam, że te stylizacje są takie bardziej hot. I to jest propozycja numer dwa. W takich klasycznych kolorach, kozaki, jeansy, koszula, marynarka i mógłby być to już koniec tej stylizacji, bo ona świetnie się teraz prezentuje, torba, okulary i to jest koniec, ale możemy jeszcze tutaj coś dodać, możemy jeszcze coś dodać, żeby ta stylizacja była trochę bardziej z charakterem. Nie mówię tu o jakichś drastycznych zmianach, po prostu dodamy akcent kolorystyczny. Jak pogoda taka jak teraz, to może wersja z chusteczką. Jeszcze wytrzymamy w tych temperaturach, co teraz są. I tak, możemy ją położyć na ramiona, żeby sobie tutaj taki zrobić szaliczek, z tego taki dodatek, taki akcent kolorystyczny. Zrobiło nam się takie wypełnienie kołnierza i taki trochę efekt, jakby kołnierz był właśnie z takiego czegoś. Więc możemy to tak zostawić. Ale możemy teraz założyć tu na głowę
lubię tak eksponować chusteczkę i po prostu zawiązać. I już mamy stylizację. Taki nam się zrobił efekt, taki look. Coś z niczego. Prosto, ale nie prosto. Casual, ale mamy kozaki, buty na obcasie, które dają nam efekt bycia bardziej elegancką, bardziej kobiecą. Tutaj troszeczkę uspokoiliśmy tą stylizację, biała koszula i marynarka. I to by był ten look. Jeśli coś Wam brakuje jeszcze w stylizacji, to oczywiście okulary. I tutaj taka malutka wersja, czarna. I wydaje mi się, że to już jest koniec tej stylizacji. Tak ją możemy zaprezentować. Taki prosty look, kilka elementów. Jak widzicie, te duże marynarki wcale nie takie straszne. Dobrze nas okrywają, dobrze tutaj wszystko zakrywają. I wcale nie widać tej takiej ogromnej formy. To tak jak Wam powiedziałam, wszystko zależy, jakie mamy my podejście do tej dużej marynarki, do tych rzeczy. Bo naprawdę, no przecież jak stanę tak, to taka bida, po prostu widać tą wielkość. Ale jeśli zaczniemy pracować z tą marynarką, jakoś ją tak bardziej inaczej układać, to ta forma nie jest taka przerażająca, nie jest też taka ogromna. Mam jeszcze jeden pomysł z jedną rzeczą, która też zmieni ten look. Trochę taka wersja bardziej zimowa. I zaraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądać. To już taka wersja, jak się zrobi naprawdę zimno. Na to możemy założyć długi płaszcz i okularki. I mamy taką wersję zimową, komfortową, wyjściową, bardzo kobiecą. Co myślicie? Ja kocham te, to są chyba kominy, tak? Nie wiem, jak to się nazywa, kominiarka, komin. Nie wiem, jak to się poprawnie nazywa, ale ja to uwielbiam. To jest idealna rzecz dla osób, które mają ciągle problemy z przemarzniętą głową, uszami, gardłem. Tutaj wszystko ładnie nam się przykrywa. Ja jeszcze w zimę, jak już było tak naprawdę zimno, to zakładałam czapkę, która mi tutaj dobrze przylegała do głowy i na to właśnie ten komin, takie kombo wychodziło, ale było mi o wiele cieplej niż jakbym tylko założyła to, więc też taka super opcja dla wiecznie zmarzniętych. Czapka i to jest idealnie. Jeśli nie lubicie szalików, to taka wersja jest dla Was. Na koniec stylizacja, która na pewno zapadnie w Waszej pamięci. Na pewno. Stylizacja, która będzie trochę kontrowersyjna. Bardzo lata 90. Bardzo. To jest dominacja latami 90. Ta marynarka jest 100% z lat 90. Jest to vintage Jiffere. Więc już mamy klimacik ostrych lat 90. Spodnie do tego dobrałam czarne, bo niestety nie mam granatowych spodni w kant. Ale tutaj też to pasuje, bo z pozoru czerń i granat pasują do siebie. To są fajne kombinacje kolorystyczne, pasujące do siebie. Nie boimy się takich łączeń, połączeń, bo to jest dobre. To jest dobre. Czerń, granat jest dobrze. Tutaj, jak widzicie, marynarka dwurzędowa, złote wykończenia, guziki, szerokie ramiona, poduszeczki. Ogromne klapy, jest dobrze. Wersja garnituru z lat 90. I tak też możemy śmiało wyjść. Super stylizacja, bardzo komfortowa, bardzo elegancka, bardzo taka kobieca wersja. Ale wiecie, znacie mnie, u mnie no, nie będzie nudno. No, nie będzie nudno i musi być coś się musi dziać, więc ta stylizacja będzie bardzo oryginalna, ale najpierw zacznę spokojnie, żeby Was tak nie wystraszyć. Na samym końcu będzie ten efekt końcowy, który ja uważam, że jest wow. Oczywiście nie bójcie się, bo to będą tylko takie wersje inspirujące dla Was. Ja tak na pewno będę chodzić, ale dla Was jest oczywiście inspiracja. Na razie spokojnie, dokładamy poszczególne elementy i tutaj klipsy. Klipsy w latach 90. to jest obowiązek. Spokojnie na razie jest. Na razie. Jest ok, jest spokojnie. Kolejny element.
Dokładam. Czapka z daszkiem to kolejny element, który spowoduje, że ta stylizacja już nabiera nam całkiem innego charakteru. Już się zrobiło tak inaczej, ale to są bardzo lata 90. Bardzo dominują tutaj. Nie wiem, czy zauważyliście, ale jak gdzieś traficie na stare zdjęcia różnych aktorów, aktorek, oni zawsze tak łączyli. Mężczyźni zakładali garnitury do tego baseballową czapkę i wychodzili. Kobiety też lubiły dokładać taki element sportu do tych oryginalnych, takich bardzo eleganckich zestawów, gdzie właśnie garnitur był, czapka. Ona przełamywała to, że jednocześnie była bardzo elegancka, można było ją założyć na wyjście, na kolację, do pracy, do biura. Zakładasz czapkę i już jest ten taki inny styl, casual się robi. Do tego wszystkiego Ray-Ban, bo Ray-Ban bardzo kojarzy się z latami 90. Kocham ten model. Jeśli myślicie, jakie okulary kupić i zastanawiacie się, czy będziecie dobrze wyglądać, to ten model, ja jeszcze nie spotkałam osoby, która by źle wyglądała w tym modelu i nie spotkałam osoby, która by nie zachwyciła się tymi okularami. To jest po prostu klasyk. Klasyk. A wiem, że też można je znaleźć na Vinted w dobrych cenach. Takich poprawnych, takich normalnych, żeby nie zwariować. Ja kupiłam je kilka lat temu, nie żałuję, są świetne. One zawsze robią stylizację. Mają dobre szkła, mają dobrą wielkość, mają dobry design, który wprowadza nas w klimacie, który chcemy uzyskać. I robią stylizację, po prostu, no robią stylizację, super się wygląda. Taka jest od razu męsko-damska stylizacja, a ja to kocham. Ja to kocham. I to jest, moi drodzy, ta stylizacja, która właśnie tutaj miała się stworzyć. Mamy stylizację bardzo z lat 90., wręcz wyciągniętą z lat 90. I tutaj ta duża marynarka, ona już w ogóle się świetnie odnajduje. Ja naprawdę chcę Was tutaj zaskakiwać moimi połączeniami, inspiracjami, moimi pomysłami i chcę Wam też trochę tego zaszczepić, tych moich pomysłów, dlatego ta stylizacja nie będzie taka na końcu. Tutaj będzie wprowadzona jeszcze jedna zmiana, która już dawno chodzi mi po głowie, o której już dawno myślę i się zastanawiam, jak ja będę wyglądać. To jest, no, tu się dużo nie zmieni, a zmieni się bardzo dużo. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Słuchajcie, mamy to. To jest ten look. Ten look, który chodził mi po głowie już bardzo długo i zastanawiałam się, czy go wprowadzić, ale finalnie jest. I to są bardzo lata 90. Jeśli mi nie wierzycie, to zobaczcie do internetu, jak kiedyś aktorzy chodzili, szczególnie mężczyźni. Okej, to jest look bardzo męski. Tak zakładana czapka jest bardzo w męskim stylu. Można się zainspirować i ja wprowadzam taki look. Czuję się trochę tak jak z jakiejś szkoły amerykańskiej. Miałam zaraz wziąć piłkę do kosza i zacząć grać, ale nie w garniturze, to na pewno. To jest moja ostatnia inspiracja związana z dużymi marynarkami, jak wystylizować, co stworzyć z prawie niczego. Kilka rzeczy, kilka dodatków i mamy look. Mamy look bardzo lata 90. Bardzo taka wersja, bym powiedziała, nie... Dla osób, które lubią minimalizm, tutaj minimalizm na pewno odchodzi gdzieś daleko. Może ta pierwsza wersja to był minimalizm lat 90., ale tu mamy taką wersję. Dajcie znać, co myślicie o takim noszeniu czapki. Czy to w ogóle powinno gdzieś wchodzić na ulicę, w sensie streetwear? To mi tak chodziło po głowie już tak dawno, nie wiem, rok temu nawet, myślałam o tym, żeby tak założyć czapkę. Oczywiście jak jesteśmy na wakacjach, to taka opcja czapki nie robi na nikim wrażenia ani zdziwienia. W stylizacji może. To tutaj muszę być przygotowana i ja nie wiem, co Wam powiedzieć, bo ja naprawdę czuję się w tym komfortowo i nie wiem, jak zostanie odebrany ten look. Mam nadzieję, że dobrze, a przynajmniej nie zostanie skrytykowany tylko dlatego, że zadziała się tutaj taka kombinacja z czapką. Jakby tutaj nie ma dużo dziwności w tym, po prostu założyliśmy czapkę inaczej, ale jest to coś innego. A jak wiemy, inność zawsze trochę powoduje kontrowersje. Oceńcie sami, co myślicie, jak Wam podoba się taki
look, taki zestaw. Ja jedynie co mogę powiedzieć, to bosko. Mam nadzieję, że te dzisiejsze propozycje, te wszystkie stylizacje, te wszystkie połączenia i propozycje z dużymi marynarkami przypadły Wam do gustu. A szczególnie ta wersja, bo ja jestem w tej zakochana. To jest mój top. Naprawdę, to jest mój top. Nie wiem, możecie się ze mnie śmiać, możecie powiedzieć, że to jest okropne, ale ja kocham ten look. Ja naprawdę kocham ten look. I jeszcze czuję, że powinnam mieć do tego walkmana. I wtedy ten look już w ogóle byłby z lat 90. wyciągnięty wręcz. I muszę Wam powiedzieć, że czasami moje pomysły, które się rodzą w głowie, muszą dojrzeć, bo ja naprawdę ten pomysł miałam już dobry rok temu, żeby tak założyć czapkę, w ogóle żeby tak wystylizować to wszystko. Ale gdzieś jakoś cały czas to pomijałam i coś innego tworzyłam i coś inne, inaczej się ubierałam. I przyszedł moment, że ta stylizacja ujrzała światło dzienne i Wy ją widzicie i możecie teraz ją ocenić. Będzie mi bardzo miło, jak w komentarzu napiszecie, która stylizacja najbardziej Wam się podobała i która najbardziej Was zainspirowała do tworzenia swoich stylizacji. Ja jestem za numerem 3. Tak naprawdę numer 3 od samych podstaw. Ten bardzo basicowy, podstawowy look, gdzie była tylko marynarka i spodnie, top, biorę. Później klipsy, też taka wersja elegancka, top, biorę. Później czapka normalnie założona, nic praktycznie odkrywczego, ale jest super, ale ta to jestem ja, cała ja. A dzisiaj Wam już dziękuję, mam nadzieję, że Wam się podobało, że podobał Wam się taki odcinek, moje propozycje, moje inspiracje, moje łączenia kolorystyczne i inne rzeczy, które się tutaj pojawiły, jak zawsze z lekkim humorem i nie bierzcie wszystkiego na poważnie, bo z moich filmów mam nadzieję, że wyciągacie rzeczy, które Wam się podobają, że na siłę nie musicie tak się ubierać, to są propozycje. Ja chodzę tak, ja się tak ubieram, to nie jest wymyślone, to nie jest kreowane pod YouTube, to nie jest nic robione pod to, żeby Was jakoś tutaj zachęcić. Ja mam nadzieję, że Was zachęciłam do oglądania kolejnych odcinków, do kolejnych filmów, do tworzenia nowych materiałów, bo to sprawia mi taką przyjemność, kiedy ja mogę swoje pomysły pokazać tutaj, zaprezentować się i potem jeszcze czytam od Was komentarze, takie piękne, takie, gdzie piszecie, że to wszystko jest świetne, że super stylizacje, że są bardzo oryginalne, inspirujące. To jest jak miód na moje serce. Naprawdę Wam dziękuję za wszystkie komentarze, które piszecie, które zostawiacie, za wszystkie lajki, serduszka, nie wiem, kciuki i inne rzeczy, które tam są do przyciśnięcia, jeśli Wam się podoba. To tylko powoduje, że mi się chce jeszcze bardziej i mam nadzieję, że to wszystko będzie się bardziej rozrastać, że będzie Was coraz więcej, że będziemy tworzyć taką grupę, taką społeczność, która kocha vintage, kocha te wszystkie połączenia, kocha lata 90. tak jak ja. I będę tutaj cały czas dla Was tworzyć nowe wersje mojej takiej odświeżonej wersji lat 90. i vintage. Oczywiście sporo rzeczy jest nowych. To w ostatnim filmie nawet widzieliście, że pojawiło się kilka nowych rzeczy. I one też będą niedługo tutaj w filmie. Na pewno pojawi się kilka propozycji z rzeczami, które były już kiedyś. Będę je miksować, bo jak wiecie, u mnie to rzeczy już tak czasami leżą po kilka lat i mają cały czas je zakładam, bo ja nie lubię czegoś takiego, że w danym momencie kupuję rzeczy, czyli za rok je na przykład sprzedaję. Ja bym tak nie mogła. Ja bym tego nie wytrzymała. Ja na pewno bym sobie za 2 lata przypomniała o tej rzeczy i powiedziała w głowie, dlaczego to zrobiłaś, dlaczego to sprzedałaś. Więc ja nie mogę, ja muszę trzymać te rzeczy i już się wszystko tutaj nie mieści, ale mam dla Was content. Mogę tutaj dla Was tworzyć, pokazywać, żebyście się otwierali na modę, bo moda to zabawa. To po pierwsze, dzięki modzie, dzięki ubraniom, dzięki stylizacjom, dzięki tej całej historii, która jest związana z modą, ja naprawdę czuję taką lekkość w sobie, bo wreszcie znalazłam miejsce, gdzie mogę to wszystko pokazywać. YouTube jest idealny do tego. Dlatego dziękuję Wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Przesyłam Wam buziaczki. Pozdrowienia.
i widzimy się w kolejnym odcinku już bardzo, bardzo niedługo.